Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd osłonek, które znajdziecie obecnie w Homely i w Pepco. Dzisiaj będzie naprawdę krótko, zwięźle i na temat, ale w Homely trwa jeszcze wyprzedaż i myślę, że warto zobaczyć, co i w jakich cenach tam dostaniecie. Powiem Wam, że niezbyt często bywam w tym sklepie, ale jeżeli są wyprzedaże, to myślę, że warto zajrzeć, ponieważ często ceny są tak samo atrakcyjne jak w Pepco lub tego typu sklepach. Także nie przedłużam, zaczynamy i zaczniemy właśnie od Homely. Na samym początku przywitały mnie kubki, na które ja też się skusiłam. Jeżeli oglądaliście vloga, to już wiecie. I cała masa jeszcze takich rzeczy poświątecznych, których też było bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja się na tym nie skupiałam. Tutaj nagrałam Wam tylko taką przebitkę z tego, co było na samym początku, na samym wejściu. No i dalej przechodzimy już do osłonek. Tu, tak jak widzicie, mamy takie beżowe, plecione i zielone osłonki. Dalej czarne po 13 zł. Tu mamy taką podłużną, zieloną osłonkę, w której ja widzę sukulenty. Dalej coś dla miłośników złota, też przepiękna osłonka, bardzo mi się podobała. I cała masa tych czarnych, nakrapianych osłonek w dwóch rozmiarach, po 9,99 i 12,99. I kolejne złote osłonki, tutaj mamy 19,99. Tu jeszcze zahaczyłam o jakieś kubeczki po 9,99 i takie fajne miseczki po 14,99. Myślę, że warto po takie gadżety też zerknąć sobie do Homely wtedy, kiedy właśnie trwa wyprzedaż. Tu mamy też wazony i różne tego typu rzeczy. Zobaczcie, tu takie ogromne, ogromne osłonki twarze. Kosztowały 50 zł bez grosza. I cała masa wazonów w różnych kształtach, w różnych odcieniach szkła. Tutaj też tego było bardzo dużo wyboru. Tu mamy jeszcze jakieś świeczniki i kolejne osłonki, tym razem takie nieco wyższe. Ta biała być może nawet jest wazonem, ja ją sobie zakupiłam. I obok były jeszcze takie czarne po 19,99. Beżowe donice z wytłaczanym wzorem 26,99 i obok takie mniejsze osłonki za 12,99 też całkiem ładnie się prezentowały. Wyżej seledonowe osłonki 19,99 i kolejne te nakrapiane, które były w różnych kolorach i tak jak mówię, one były w dwóch albo nawet w trzech rozmiarach. Tu wysoko były takie ciekawe, 34,99, no może nie tanie, ale za to bardzo ładne. I tam na nóżkach już niestety nie udało mi się dosięgnąć, żeby sfilmować cenę. Tu niżej mamy kolejne przepiękne, złote osłonki w liście, 34,99 i na dole świeczniki, które również mogą służyć jako osłonki, tutaj są też takie właśnie z twarzami. Dalej mamy osłonki, które nie były już na przecenie, tu mamy po 20 zł, no i te po 15 zł białe. Tu mamy jeszcze jakieś ciekawe wazony. I kolejne osłonki twarzy, tu taka mniejsza 19,99 i większa 29,99. Ta za 29,99 była przepiękna, bardzo mi się podobała. I niżej również osłonka z twarzą za 60 zł i tutaj kolejna za 20 zł. Bardzo duży wybór tych osłonek z twarzami nadal w sklepach jest, chociaż nie wiem, czy ta moda już nie przemija, natomiast wszędzie jest tego pełno. Tu mamy kolejne, już tak jak mówię, bez wyprzedaży, po 50 zł, takie szkliwione, bardzo ładne osłonki. One też były w różnych cenach i miały różne kształty, ale wszystkie były przepiękne. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do Pepco i w Pepco to był taki naprawdę szybki przegląd, ponieważ jeżeli chodzi o Pepco, no to tutaj, tak jak wiecie, w zależności od sklepu, niestety asortyment się różni. Ja starałam nagrać się to, czego nie nagrywałam w poprzednim moim odcinku, który całkiem niedawno się pojawił z przeglądem osłonek w Pepco, także dzisiaj tak naprawdę bardzo skrótowo i zaczynamy od osłonek, które były z motywem myszki Miki. Kosztowały 25 zł i były w kolorze białym i czarnym do wyboru. Dalej mamy tą ogromną osłonkę twarz, którą już widziałam i lecimy dalej, tutaj takie nakrapiane osłonki po 10 zł. Tu mamy białe osłonki w taki właśnie fajny, wytłaczany wzór i one kosztowały 17 zł. Kolejne białe z takimi przetarciami,
Bardzo interesujące, podobały mi się, coś ciekawego. Jeszcze ich w Pepco nie widziałam i one kosztowały 20 zł. I te, które już w Pepco się wcześniej pojawiały, z tym, że teraz były w dwóch rozmiarach, większy rozmiar kosztował 25 zł. A mniejszy 17. I tak jak widzicie, kolory były do wyboru, bo były te musztardowe i były też takie beżowe. Tutaj mamy takie łączone na delikatnych nóżkach za 20 zł. I wyżej również coś w tym stylu, natomiast już bez nóżek 17 zł. Bardzo ładny był ten kolor zielony. Na dole możecie zobaczyć, że cały czas dostępne są te metalowe kwietniki i półeczki, które były już bardzo, bardzo dawno w Pepco. Dalej mamy granatowe osłonki za 17 zł, trochę takie, wiecie, na styl ludzika Michelin, tak mi się kojarzy. I obok taka nieduża osłonka do powieszenia, dosyć płytka, również z motywem niebieskim, natomiast niestety nie było ceny. I kolejne twarzowe nowości w dwóch rozmiarach. Mniejsze, słuchajcie, kosztowały 12 zł. A większe 22 zł. I na sam koniec, słuchajcie, bardzo ciekawe, takie nakrapiane jakby farbą osłonki po 15 zł, do których do kompletu można było sobie dobrać wazon. I tak jak wspomniałam na początku, dzisiaj naprawdę taki bardzo szybki przegląd. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do następnego. Cześć!